Dzień dobry, Warszawo. Jest 7.30, zaszliśmy na śniadanko i idziemy do studia. Wejściem razem z siostrą i mam nadzieję, że nie stresuje się na to bardzo. Stres robi swoje z człowiekiem. Nie wiem w ogóle, czy jestem dobrze ubrany, czy nie powinienem iść do telewizji w koszuli. Ale postanowiłem wziąć t-shirt. Rezimy dobre. Ładny dziś dzień, serio. W sensie, to jest na szybie. A to nie jest księżyc, to jest odbijająca się lampa. Masakra, bezchmurne niebo. I to lubię w hotelach. Śniadanko na wyciągnięcie ręki. Bierzesz co chcesz. Smacznego. Nie wiem jak jest u was, ale u mnie jeśli jest dobra pogoda, to jest już naprawdę 50% sukcesu. Serio. Endorfinki i takie tam. Dajmy kask. Dobra. Super. Rezi. Dzięki. Trzymaj się. Nie wiem co powiedzieć, naprawdę. Nie ma sprawy, miłego dnia. Za chwileczkę wchodzimy. Lekki stresik, a tylko lekki. Jeszcze taki mikrofon dostałem, aż jaki profesjonalny. W kolorze skóry. W kolorze skóry. Dobrze, trzymajcie kciuki. Nie wiem, czy to kwestia stresu, ale wydawało mi się, że ta rozmowa była strasznie krótka. Ej, naprawdę to jest straszne. Mieliśmy akcję z paparazzi. To jest chore. I mówię temu panu, że ja nie chciałbym zdjęć, że ja naprawdę wolałbym nie. Dziękuję bardzo, nie? A gościu z wyrzutem mówi, ja tak zarabiam, proszę pana. Ja mówię, no przepraszam, ale ja nie chcę, nie? Nie chcę, żeby pan robił mi zdjęcie. A on to se możesz nie chcieć. A ja, coś się dzieje w ogóle. Nie, wolę mój internet. Wow, wow, wow. Odczuwam takie lekkie nieprzygotowanie ze strony pana prowadzącego, pana Piotrka, który jest na pewno świetnym gościem, ale szkoda, bo temat jest dla mnie i dla internetu ważny, jeśli chodzi o tę akcję charytatywną, no ale co zrobić. Tak wyszło. Mam nadzieję, że jakoś to dobrze wyglądało i że było wszystko okej. Wiki się strasznie stresowała. Ja też trochę. Mamy jeszcze krótkie spotkanie tutaj w Warszawie i potem pójdziemy coś zjeść i jedziemy do Katowic. Katopato. Jesteśmy specjalnie w Mariocie, by zostawić Sonikowi paczkę dla jego ekipy, bo wylatują z Polski. Chcieliśmy przekazać własnoręcznie Rafałowi, ale nie daliśmy rady, bo jest gdzieś kuźde lata po Polsce, nie wiadomo gdzie. Chyba na weselu jest, serdecznie pozdrawiamy. I zostawiliśmy paczkę w Mariocie. Jakby to tam będzie, Sonik. Także do odbioru w recepcji. Także do odbioru w recepcji na hasło Rafał Sonik. To pierwszy, ten lepszy. Taka ulewa, że w pewnym momencie auto płynęło, a nie jechało. Zmęczeni jesteśmy trochę tą jazdą już. Tankujemy i śmigamy na Katowice. Jesteśmy na jakimś jebitnym evencie samochodowym. Po drodze żeśmy wpadli z Warszawy. Mi powiedział, w ogóle to historia jest taka, że byliśmy przed sklepem i coś śmierdzi guma. Tak sobie myślę, no szumi, no moje auto tak śmierdzi, nie? Bo żeśmy tam przyszpilili przy mieście. I jeszcze mi mówi, nie, wiem, to event. I trafiliśmy. Finał jest taki, że postaram się jakoś z boku ponagrywać jakieś fajne ujęcia, żeby nie latać ludziom nad głowami, a zarazem ująć coś fajnego. Aczkolwiek zobaczymy, czy się uda, bo nie wiem. Nie razi słońce. Razicie? Okej.
Nie, ja po prostu nie wiem, ja bym nie dał rady. Byłbyś w stanie skoczyć? Zerwałem. Też bym się tego bał. Znając moje szczęście. A były takie wypadki już. Zwijamy stąd. Troszkę spoceni, chcemy podziękować dziewczynom na bramkach i organizatorom za darmowe wejście, bo jak się dowiedzieliśmy, że trzeba zapłacić tutaj stówę za wjazd na dwie osoby z autem, to się uruchomiła cebula. Zdziwiliśmy, uruchomiła się nasza cebula i survival taki przetrwania. Musiałem podbić ze swoją morską, powiedzieć Siemka, a babka mówi: o, wchodzicie! No i tak weszliśmy. Możecie pozdrowić internety, bo chłopaki. Pozdrawiam internety! Szumi, gdzie jesteśmy? Na Dziećkowicach, moi. Na Dziećkowicach, czyli prawie że Oceania morska polska. Nie, Jaworznicka. Ładnie tu. Ale zaraz przekonamy się, jak to wygląda z powietrza. Elo, here. Dalej, here.